Przechodzimy do narzędzia Solver. Mamy otwarty plik o nazwie właśnie Solver. Tutaj są trzy arkusze. Pierwszy arkusz o nazwie ciastkarnia, drugi instrumenty, trzeci budżet. Narzędzie Solver to jest tak naprawdę dodatek do Excela. Dodatek do Excela, który potrafi rozwiązywać równania i nierówności z wieloma niewiadomymi. Generalnie my nie będziemy rozwiązywać jakichś równań czy nierówności matematycznych, tylko spróbujemy sobie ten dodatek Solver omówić na takich normalnych, że tak powiem, z życia wziętych przykładach. Bo każdy problem tak naprawdę można sprowadzić do równania albo do nierówności, którą Solver będzie potrafił rozwiązać. Solver, czyli narzędzie tak naprawdę do rozwiązywania problemów. Zaraz zobaczymy, jak działa. Tak jak wspomniałem, Solver jest dodatkiem do Excela, zatem musimy sobie najpierw go włączyć, bo on domyślnie jest wyłączony. Żeby włączyć ten dodatek, wchodzimy sobie w zakładkę plik i opcje. Otwiera się okno z opcjami programu Excel. W tym oknie po lewej stronie musimy wybrać dodatki. Wybieramy sobie dodatki, a na dole wybieramy przejdź. Klikamy na przycisk przejdź, otworzy się okienko z dodatkami. Widzimy, że tutaj jest dodatek Solver. Wystarczy go zaznaczyć. Widzimy, że dodatek Solver jest też opis narzędzia do optymalizacji i rozwiązywania równań. Czyli właśnie to, co będziemy chcieli tutaj zrobić. Zaznaczyliśmy, klikamy OK. Gdzie ten dodatek się dodał? On się dodaje do zakładki dane. W zakładce dane po prawej stronie powinna pojawić się karta analiza i właśnie na górze ten dodatek Solver. Zaraz sobie go użyjemy, ale przed tym zobaczmy, jaką sytuację mamy w tym arkuszu. Mamy towary. Sernik, makowiec, keks, tort. Koszt, cena, tutaj zysk. Żeby policzyć zysk, to oczywiście równa się cena minus koszt. Musimy sobie ten arkusz przygotować. Teraz zobaczymy, co tu będziemy chcieli policzyć. Przeciągniemy to. Mamy jak gdyby zysk z każdego ciasta. Produkcja. No produkcji nie znamy. Tutaj będzie właśnie ilość kilogramów produkowanego ciasta. Niżej od razu możemy podsumować tą produkcję. Oczywiście wyjdzie nam 0, no bo nie mamy żadnej produkcji wpisanej, ale przygotujmy sobie sam szkielet arkusza. Zysk, no to równa się, gdyby to jest zysk całkowity, to zysk z pojedynczego kilograma razy produkcja. Enter, też to przeciągniemy. Tutaj zwykła suma zysku. Enter. Wiadomo, że jak teraz tę produkcję byśmy wpisywali, to automatycznie wszystko nam się zaczyna wyliczać. I tak dalej. I właśnie niżej mamy opis sytuacji. Cukiernia postanowiła wprowadzić na rynek nowy rodzaj tortu. Wpierw chce jednak sprawdzić, czy będzie to opłacalne. Sama produkcja tortu jest opłacalna, ale cukiernia musi spełnić jeszcze pewne warunki i ograniczenia. I tak oto. Cukiernia nie jest w stanie produkować więcej niż 1000 kg słodkości miesięcznie. Zatem w tej komórce nie może być więcej niż 1000. To jest suma wszystkich ciast. Dodatkowo wcześniejsze umowy zmuszają do produkowania co najmniej 300 kg sernika. Zatem w tej komórce musi być co najmniej 300. I 30 kg makowca, zatem w tej komórce musi być co najmniej 30. Ze względu na złożony proces produkcyjny, produkcja keksa nie może być większa niż 150 kg. Zatem w tej komórce może być maksymalnie 150, a tortu 100 kg na miesiąc. A w tej komórce może być maksymalnie 100 kg. Cukiernia chce osiągnąć maksymalny zysk całkowity. Tutaj jest zysk. Ten zysk właśnie chcemy zmaksymalizować. I jest pytanie, jak dobrać tą produkcję. Jak dobrać produkcję tych ciast przy warunkach ograniczających, które mamy podane niżej, tak aby zysk był jak najwyższy. No i oczywiście tutaj można by wprowadzać wartości znów strzelając, tak, trochę na chybił trafił. I pewnie uzyskalibyśmy zysk, który byłby według nas największy. Ale tą produkcję, czyli cztery niewiadome nasze, możemy spróbować rozwiązać za pomocą równania, za pomocą właśnie tego narzędzia Solver,
które potrafi rozwiązywać równania. Bo tak naprawdę ten problem, który mamy tutaj przedstawiony, można by sprowadzić do właśnie równania albo nierówności z czterema niewiadomymi. I solver coś takiego potrafi właśnie przeliczyć. Wchodzimy sobie w zakładkę dane. Po prawej stronie klikamy solver. Pierwsza rzecz, jaką musimy w tym dodatku solver ustalić, to jest cel. Naszym celem jest maksymalizacja tego zysku całkowitego. Zatem ustaw cel komórka H6 na maksimum. Widać, że jest też minimum wartość, czyli dokładna wartość. My chcemy zmaksymalizować komórkę H6. Przez zmienianie komórek zmiennych, no, chcemy ustalić te komórki od G2 do G5. Te komórki są jak gdyby naszymi zmiennymi. Je solver właśnie ma zmieniać, ma je w taki sposób ustalić, aby była jak najwyższy, był jak najwyższy zysk całkowity. Niżej mamy podlegających ograniczeniom. No właśnie, mamy ograniczenia. Te ograniczenia musimy tutaj dodać. Klikam sobie na dodaj. Odwołanie do komórki. Pierwsze ograniczenie jest takie, że cukier nie jest w stanie produkować więcej niż 1000 kg słodkości miesięcznej. Zatem komórka ze sumą produkcji musi być mniejsza równa 1000. Wpisujemy. Klikamy na dodaj. Dodajemy następny warunek. Wcześniejsze umowy zmuszają do produkowania co najmniej 300 kg sernika. Zatem produkcja sernika musi być większa równa ograniczenie 300. Klikamy na dodaj. 30 kg makowca. Co najmniej 30 kg makowca. Zatem odwołanie do komórki produkcja makowiec większa równa 30. Dodajemy. Następne ograniczenie. Ze względu na złożony proces produkcyjny produkcja keksa nie może być większa niż 150. Zatem keks musi być mniejszy równy 150. Tak? Nie może być większa niż 150. Dodajemy. I jeszcze jedno ograniczenie. Tortu nie może być więcej niż 100 kg. Zatem produkcja tortu, czyli komórka G5, mniejsza równa 100. Klikamy OK. Na razie nie mamy więcej ograniczeń. Widzimy te 5 naszych ograniczeń tutaj się dodała. Oczywiście z tego poziomu można je usuwać, zmieniać, resetować, zapisywać. Spróbujemy rozwiązać. Spróbujemy, żeby Excel za pomocą tego dodatku Solver spróbował nam rozwiązać ten problem. Czyli ma dobrać produkcję. Klikamy na rozwiąż. Excel to zaczyna przeliczać. Dodatek Solver znalazł rozwiązanie. Wszystkie ograniczenia i warunki optymalizacji są spełnione. Zachowaj rozwiązanie dodatku Solver. Przywróć wartości pierwotne. Zaznaczamy sobie zachowaj. Klikamy OK. I widzimy, że Solver dobrał nam produkcję tak, aby osiągnąć zysk maksymalny, który według tego dodatku Solver wynosi 11 790. Powinniśmy wyprodukować 720 kg sernika, 30 kg makowca, 150 keksa i 100 tortu. Widzimy, że Solver rozwiązał nam problem. Znalazł 4 niewiadome według tego dodatku zysk dla takich zmiennych jest najwyższy i wynosi właśnie 11 790.